podjęcie niezbędnych działań mających na celu zasiedlenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Wnosi się do paragraf 1. Wnosi się do prezydenta miasta Krakowa o podjęcie niezbędnych działań mających na celu zasiedlenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym znajdujących się na terenie dzielnicy pierwszej Kraków Starej Grady. Ze szczególnym uwzględnieniem kamienic znajdujących się w ulicy Kamerowskiej 8 oraz Wołodowskiej 46. Paragraf 2. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Kamienica przy ulicy Kamerowskiej 8 została przejęta przez gminę Kraków 30 września 81 roku na podstawie decyzji nr GKM 4D8140/46/81. Punkt drugi. Kamienica przy ulicy Łobcowskiej 47 została przejęta przez gminę Kraków dnia 4 marca 71 roku na podstawie decyzji nr GKM 2560/3/71. Obydwie decyzje zostały wydane zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem, a obecnie obowiązujące prawo dopuszcza taką możliwość, o czym mówi uchwała Sądu Najwyższego Pełnego Składu Izby Cywilnej z dnia 26 października 2007 roku 3 CZP 3007. Dziękuję bardzo. Teraz pan Sobczyk, pan Koncert. Może ja tylko jeszcze krótko powiem, że tutaj to ma dotyczyć wszystkich kamienic znajdujących się na terenie Starego Miasta. Wyszczególnione są kamienice przy ulicy Kremerowskiej oraz Łobzowskiej 47. Jeżeli ktoś ma jakieś... Dlatego jeżeli ktoś ma jakieś uwagi, żeby rozszerzyć ten projekt uchwały, bardzo proszę napisać. Ja chciałem... Bardzo proszę pan Krzysztof. Nie, bo ja chciałem... Ja chciałem bardzo serdecznie panu radnemu wnioskodawcy podziękować za zainicjowanie tej bardzo dobrej inicjatywy, tego projektu uchwały. Ona wychodzi bardzo naprzeciw życzeniom mieszkańców. Jest dla nich no, być może jakimś rozwiązaniem przyszłościowym, bo nie wiadomo, co z tego może jeszcze wyniknąć. Niemniej sama inicjatywa jest godna najwyższego podkreślenia i bardzo będzie dobrze przyjęte, już jest bardzo dobrze przyjęte przez mieszkańców. Oni bardzo są wdzięczni. Dziękuję. Ja chciałem poprosić już, tylko nie mam nagłówku, prosić o dodanie adresu ulica Kupa 4. To jest kamienica już opuszczona, wysiedlona od końca wojny administrowana przez jednostki miejskie. Właściwie wszystkie warunki są spełnione, że miasto powinno za niezapłacone podatki tą kamienicę już dawno przejąć. Wielka jest pisana w księgach wieczystych, jest nieznana z miejsca pobytu, jest daleko przed wojennym. I to pisze, że tutaj jakiekolwiek działanie, bo nie ma właściciela. Więc ja to proszę tutaj. Proszę. Już pisałem. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Głos, 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 gł
Jeszcze na polski język, przepraszam. Z pewnym przekonaniem należy poprzeć ten projekt uchwały, gorąco do tego zachęca. To nie jest tak, że poszczególne wydziały czy agendy Urzędu Miasta Magistratu nie wiedzą o możliwości wykorzystania tego instrumentu prawnego. Natomiast chodzi o to, żeby tym możliwościom prawnym nadać pewną dynamikę, nadać pewien taki zryw, iżby urzędnicy jeszcze dokładniej, jeszcze lepiej przyjrzeli się tego typu rozwiązaniu, ponieważ w przypadku na przykład ulicy Kremerowskiej 8, Łobzowskiej 47, ten instrument, rok 81, 71, kilkadziesięcioleci temu, może być skuteczną tamą, może być skuteczną blokadą, czy też zabezpieczeniem przed próbami przejęcia tych kamienic, tych nieruchomości przez rzekomy, chciałbym podkreślić to sformułowanie, przez rzekomych prawowitych spadkobierców. Ten projekt uchwały zasługuje w pełni na poparcie. Miejmy nadzieję, że ślad za tym projektem uchwały pójdą również inne modlitwy, także poszczególnych radnych, choćby dzielnicy, w rozmowie w poszczególnych wydziałach. Też wiem o interwencjach poselskich, które nadały tej całej sprawie wymiar taki, powiedziałbym, programowy, a może nawet kompleksowy, nie incydentalny, ale całościowy. Chodzi o to, żeby gmina Kraków korzystała z tych instrumentów, z tych narzędzi, które daje nam, daje gminie prawo. Jeszcze nawiązując do poprzedniej mojej wypowiedzi, muszę powiedzieć, że mieszkańcy mają bardzo dużą świadomość, wiedzą i chcą i musimy się w nich wsłuchiwać, że oczywiście nie umieszczają w tym Boże klasy urzędnikom miasta Krakowa, jednak o tym, czy proces zasiedlenia jest skuteczny, czy nie, żeby są powszechny zawyrokował, a nie odpowiednie urzędy miasta, które są różnego rodzaju odpowiedzi, co absolutnie nie satysfakcjonuje mieszkańców i oni są jedynie to, żeby miasto w trosce o majątek, bo przecież chodzi o dwie kamienice, ja mówię kiedyś o Łobzowskiej i Kremerowskiej, tam jest wartość tak upa radny, dobrze zorientowany, 14 milionów, żeby na drodze sądowej, poprzez proces sądowy, była jasna sytuacja, czy proces zasiedlenia jest, czy go nie ma. Chodzi o proces zasiedlenia na drodze sądowej. Jeszcze ja podsumuję, może te akurat ulica Kremerowska 8 i Łobzowska 47 jest tutaj wyszczególniona z tego względu, że akurat panem Wiesławem Kotakom, on jest przewodniczącym tego stowarzyszenia. I to tak wynikło, dlatego Adnione są wyszczególnione, a inne kamienice no to. Uwagę do projektu dodatku, że szkoda, że ten projekt, powiedzmy, jest tak rzucony na taśmę. Mówimy tu o zarządcy, zarządca na terenie Krakowa, można by było w ogóle całą listę stworzyć, prawda, która by podpadała do tego. Szczególnym uwzględnieniem tych dwóch, czyli chodzi o wszystkie, akurat te dwie ze szczególnych plus te, które tutaj mam. Po prostu nie znam tych wszystkich. To jest kamieniowa ostatnia okres zasiedzenia, prawda? To jednak jest pewien okres. Ja chciałam jeszcze odpowiedzieć. Jeszcze raz przyjdzie.
Dziękuję bardzo. Państwo, jesteście bardzo.